Dzień dobry, witam się z wami. Rozpoczęliśmy nowy miesiąc, październik. Dzisiaj typowo październikowa pogoda. Pochmurno, zimno, wieje za oknem. Także trzeba się jakoś ciepło ubrać do tej szkoły. Podejrzewam, że po weekendzie też może być tam dość wychłodzone. No i to tyle. Mamy jakieś dobre 45 minut, zanim ja muszę opuścić dom, także w zupełności. A to, co my teraz widzicie, jest taki straszny kontrast, ponieważ jest ciemno. Nasz makijaż jest już prawie gotowy. Jeszcze ostatni, finalny krok. Jesteśmy finito. Dzisiaj poniedziałek, tak jeszcze, że tak powiem, na rozgrzewkę. Od jutra się zaczyna maraton jakichś sprawdzianów, kartkóweczek. W czwartek mam pracę klasową. Piątek chyba też jak na razie jeszcze nie mam nic, ale znając życie, to przez cały dzień coś tam już się wyklaruje. Jeszcze ostatnie tutaj poprawki i mogę lecieć na dół, bo zrobię teraz sobie śniadanko do szkoły. Już wam chyba mówiłam, ale rano po prostu nie jadam śniadań. Jem sobie zawsze tam o 10, czasami o 11 w szkole. Jakoś i tak nie jestem głodna, rano się zapiję kawą i wtedy nie czuję aż takiego głodu. Nie jest to związane z żadnymi zaburzeniami odżywiania czy coś, bo już widziałam, że ktoś mi pisał takie komentarze, czy wszystko ok, żebym tak nie ograniczała tego, ale po prostu z rana jak zaczynam coś tutaj robić, to nie czuję tego głodu i nie jest to dla mnie w żaden sposób jakoś uciążliwe. Kawa na pewno zrobiona, to jest właśnie kubek, który pokazywałam chyba w ostatnim vlogu, ale wymieniłam go sobie na taki czarny, stwierdziłam, że bardziej będzie on pasował do mnie. I mamy teraz 8.05, a za 20 minut de facto mam dopiero pociąg. Mimo tego, że będę szybciej w szkole, no to muszę troszeczkę poczekać na lekcję, więc może sobie coś tam powtórzę, porobię, nie wiem, zobaczymy. A jak na razie to zmykam i miłego dnia dla siebie, jak i dla was. Do zobaczenia. Już na spokojnie jestem sobie w stanie z wami przywitać, ponieważ mówię, biegam do tego domu, jeszcze kurde słałam ich, chyba tutaj widzicie. Historia dzisiejszego dnia była taka, że słuchajcie, przed rozpoczęciem jeszcze lekcji się uwaliłam i lekko oblałam kawą, więc zaraz muszę iść wybrać mój sweter. I to był jedyny mankament dnia dzisiejszego. Szczerze wam mówiąc, to naprawdę bardzo pozytywny poniedziałek. Wróciłam też sobie dzisiaj super do domu autem wraz z moim tatą i bratem i to jest naprawdę takie małe rzeczy, ale je się docenia, jak nie muszę na przykład wracać po południu, wiecie, tą komunikację miejską z tymi ludźmi, tylko ładnie sobie w ciszy jadę autkiem, słuchaweczki tylko i bajka po prostu. Doszedł mi też krem, słuchajcie, po tygodniu. Nie wiem, co się działo z tą paczką, że tydzień się słali jeden krem, ale nawet już się rano zdążyłam do nich wydzwaniać, się pytać i nic. Cały taki kartonik jest na taki mały dynks. To jest krem z Kielsa, ten taki klasyczny mi się wydaje, nawilżający, większego cuda by nie mogli wymyśleć. Więc to mogę już z powrotem zapakować, bo raczej nie będzie mi to już potrzebne. Jak to klasycznie poniedziałki mam równą godzinę, bo jest teraz 16.23, a ja o 17.30 mam angielski, także zdążę wypić kawę, trochę odsapnąć i będziemy jechali na następne zajęcia. No takie wejście w tydzień musi być. Jutro mam sprawdzian z matmy i nie wiem, szczerze mówiąc, ostatni sprawdzian z matmy, jak już kiedyś wam mówiłam, nie poszedł w ogóle dobrze. Ja też jestem w ogóle zdziwiona, że już kolejny sprawdzian, nie wiem, takim szybkim tempem. Ja miałam taki dzień na przykład, że brałam telefon i mi telefon co chwilę wypadał z rąk. No co chwilę coś mówi, kurde. Także idę teraz tu wyprać, zrobić kawę, posiedzieć, może zdążę coś tam zmontować i się do was odezwę. Film się przesyła, jest godzina 21, więc trochę mi się przedłużyło. Idę teraz robić kolację. Dzień leci jak szalony, jest już godzina 23.50. Ja dłukam sobie coś tu zajdzie z matmy, ale to i tak nie jest na tyle wydajne, żebym ja coś faktycznie zrozumiała. Mam nadzieję, że jutro rano, właśnie chcę się też wyspać, żeby jutro rano być taka świeża. Nawet sobie zrobiłam karteczkę, słuchajcie, zadania, które chcę przeliczyć. Nie wiem, czy to mi coś pomoże, czy nie, zobaczymy. Chyba się nawet film przesłał, bo to w sumie też mi troszeczkę pochłonęło czasu. Pozwólcie, że ogarnę sobie tutaj jeszcze rzeczy, żeby w takim bałaganie nie iść spać. No i do zobaczenia jutro, dobranoc. Dzień dobry moi mili, witam się z wami bardzo serdecznie we wtorek o godzinie 6.48. Ja za chwilę wybieram się do szkoły i mamy kolejny dzień
października, w sensie no pierwszy dzień października, ale kolejny dzień szkoły. Czas leci jak szalony, ale się nam zrobowało. Ja dzisiaj wypróbowałam sobie, słuchajcie, nową fryzurę. Pierwszy raz chyba idę do szkoły w takim kitku. Nie ma teraz odwrotu, szczerze mówiąc, mam tu tyle jakoś tak, nie wiem, lakieru, czegoś sobie nawaliłam. Ściąga mi to w ogóle całą twarz. Mówię, dobra, już jak zrobiłam, no to muszę teraz tak cały dzień wytrzymać. Ja specjalnie jadę szybciej do miasta, bo spotykam się z moją przyjaciółką. Pójdziemy sobie na kawę, policzymy zadanka. No i ten tydzień się zapowiada, słuchajcie, taki 50-50. Już tak jak nam się dzisiaj zacznie sprawdzić z matmy, to do piątku tak naprawdę coś jest, ale wydaje mi się, że to jest już normalka i w każdej szkole teraz i w jakimś stopniu to już się rozkręciło. Ja dzisiaj, słuchajcie, taki mam fajny, trochę pogrzebowy ficik, bo taka ciemno dość. Taka marynara, tu mam skórzane spodenki z topem, ubierzemy jeszcze kozaczki. Chyba narzucę jeszcze na to trencz, bo niby ma być teraz przecież taka wiosna. Mamy się spodziewać jakiejś ładnej pogody, niby faktycznie ma być słońce, wszystko ładnie, pięknie, ale no jestem zmarszlak, plus teraz o godzinie 7 będzie strasznie chłodno. My nie chcemy się rozchorować, bo oczywiście nie możemy sobie na to pozwolić, ale ja już, wybaczcie, muszę lecieć, więc widzimy się w mieście. Nie za zimno, idę teraz do szkoły, jeszcze odstawić moją torbę, bo nie chcę się załazić. Następnie idę na kawę z Sandrą, więc wiecie zadanie i zaczynamy już wtorek. Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 17:11. Ja za dokładnie 20 minut mam korki z matematyki, więc dzisiaj w ogóle taki dzień strasznie w biegu. Idę teraz tylko zjeść, bo jeszcze nic od tam 13 nie jadłam i już jestem powoli głodna. Mój kicek, słuchajcie, przetrwał. Całkiem już się trochę popsuł, ale 2 godziny WF-u plus cały dzień w szkole, więc jestem na plus, ale już mnie tak jakby ciąży mi cała głowa. Matma poszła dobrze, także zobaczymy, bo to mówię, to tak zależy. Jak pójdzie dobrze, to będzie dobry dzień, jak nie dobrze, to będzie zły dzień. Jest piękna pogoda, taka słoneczko, więc to nam dodaje troszeczkę otuchy, mimo że taki zabiegany dzień, ponieważ zapisałam się teraz na dodatkową godzinę z Hiszpana i będę właśnie codziennie wracać do domu we wtorki o tej 5:00, później mam korki z matmy, więc będzie troszeczkę chaotycznie. Nie przedłużam, bo niestety mówię, mało czasu, pogadamy sobie wieczorem, jak ja wrócę, a teraz idę jeść. Mam. We don't have jar of jam, strawberry. Wróciłam z matmy, jest teraz godzina już 20:00, zrobiłam sobie kawkę. Ogólnie miałam dzisiaj na matmie rozpoczęcie funkcji kwadratowej i szczerze mówiąc naprawdę średnio to widzę, więc moje załamanie będzie dość potężne, ale idę się teraz wykąpać, muszę tą całą, mam taki kask, no w sensie nie, że kask, ale tak mam sztywne tu te włosy, że muszę iść się umyć, przygotować jakieś ciuchy sobie na jutro, mam też kartkówkę z Angola, będę się pouczyć, no i spędzimy sobie pięknie wieczór. Moim celem na dzisiaj jest, żeby iść szybciej spać. Jest 22:00 i chciałabym do 23:00 się z tym wyrobić. Choć szczerze mówiąc, to no już bym się z sędzią położyła do łóżka, ale to niestety jeszcze, słuchajcie, połowa tygodnia i będziemy finito. Także do usłyszenia i widzimy się jutro rano. Dzień dobry, witam się z wami o godzinie 6:32. Idę właśnie układać włosy. Jest ciemno, szaro, ponuro niestety. Lecimy do szkółki. Dobrze, że mamy już prawie połowę tygodnia ze sobą. Pogadamy sobie za chwilkę. Idę teraz robić włosy. Do zobaczenia. Dzisiejszy look do szkoły. Słuchajcie, do tego jeszcze będę miała białe tenisówki. Tu mam plamę od kawy, od poniedziałku, bo wzięłam teraz ten sweterek, ale już nie będę się przebierać, nie mam nic innego. Moja torba, tu zrobiłam sobie wczoraj wieczorem bułeczkę, słuchawki muszę i mamy godzinę 6:00, no mam jakieś 20 minut jeszcze. Mam dzisiaj dobry humor, ja już chyba
komuś to kiedyś mówiłam, że ja z rana w ogóle mam zawsze dobry humor. Jedyne kiedy ten humor może mi się popsuć, to na przykład jak mam jakieś bałagan rano, że wiecie, coś się gdzieś spóźnię, coś tego, albo jak w szkole dostanę jakąś na wejście złą ocenę czy coś, ale tak to ja zawsze z rana pozytywnie, mimo że jest ciemno, choć już się robi coraz jaśniej. Lecę teraz wypić sobie jakąś kawkę, żebyśmy tak jeszcze lepiej zaczęli ten poranek, no i zapraszam do szkoły, dzień trzeci. To jest o godzinie 17.30, właśnie wracam do domu. Będę dopiero 18.00. Dobry wieczór, witam się tutaj do Państwa z herbatką, ponieważ jest mi troszeczkę zimno i zmęczona jest już po szkole. Mamy taki piękny zachód słońca, że nie wiem, trzeba, muszę wam pokazać po raz setny. Spójrzcie, jak pięknie po prostu. No, mogłabym szczerze mówiąc tak sobie siedzieć. Jesteśmy już w domku i chciałabym teraz przez dobrą godzinę sobie powtarzać ten hiszpański. Pójść sobie poćwiczyć. I na tym chyba się ten nasz dzień dzisiaj zakończy, ponieważ popołudnie spędziłam w mieście, po lekcjach, więc troszeczkę mi zleciało. No i dzisiaj wyjątkowo jestem później w domku. Dostałam 6 z hiszpańskiego zagadkówka, więc to już jest bardzo, bardzo duży plus. I z takich jeszcze ciekawych, nieciekawych rzeczy to kupiłam sobie odzież termalną, ale zostawiłam ją w szkole. Przyjście z powrotem poćwiczyć po ostatniej półtorej tygodnia chyba, a sobie ćwiczyłam w zeszły wtorek. Nie było tym przyjemnym pomysłem, leżę teraz na podłodze i zbieram się, żeby iść i wykąpać i uczyć dalej hiszpana, ale nie mam na to w ogóle weny. Potem jak się wykąpałam, cały wieczór spędzam i się uczę. Tu jest na przykład jeszcze moja karteczka ze słówek. Nie wiem, nie idzie mi to tak płynnie czasami i to wiecie, jest tak, że pół godziny coś robię, później 15 minut w telefonie i tak coś dłubię. Wymyśliłam trik, żeby nie być taka senna i mam pozapalane światła po całym pokoju, dlatego jest tak jasno, bo zauważyłam, że wtedy nie jestem jakby aż tak zmęczona i mój organizm nie myśli, że jest 23, tylko na przykład, że jest 19. Ogólnie miałam dzisiaj rozkminę, ponieważ mamy hiszpański z panem, który w ogóle nie mówi po polsku, jest nauczycielem w naszej szkole i mówi tylko po hiszpańsku, po angielsku. No i chcę sobie, jakby muszę do niego jutro zanieść usprawiedliwienie tam z 20 minut lekcji i zastanawiam się teraz, po jakim języku to napisać. No bo po polsku, na początku chciałam pisać to po polsku. Przecież ten pan nic nie zrozumie, bo ledwo co mówi dzień dobry. Następnie mówię po hiszpańsku, no ale to też, bo ja nie potrafię poprawnie złożyć tak zdania, że proszę, że tam jakby o wyjście i tego, więc chyba końcowo będzie to na angielski, ale normalnie rozkminę miałam przez chwilę taką mocną, nie wiem. Jestem też w szoku, ale słuchajcie, od zeszłego wtorku trzymają mi się różyczki. I chyba to są takie pierwsze wdzięczne różyczki, które tak długo się trzymają. One już są na wykończeniu, ale mamy dzisiaj środę, więc ponad tydzień, jak na takie kwiaty, to jest bardzo, bardzo ładnie. Jak na razie będę się tutaj zaprzyjaźniać z moim komputerkiem. Nie wiem, mam tu teraz Quizleta odpalonego, może coś mi to pomoże. A jak nie, no to będziemy się tym martwić jutro rano, nie wiem. Posiedzę jeszcze max pół godziny i idę spać, nie mam opcji. Dzień dobry moi mili, witam się z wami i chciałam sobie wczoraj ładnie pójść spać przed 24. Niestety się to nie udało, bo skończyłam w łóżku chyba o 12:30. Może troszkę szybciej, ale i tak poszłam spać dość późno i w ogóle nie po mojej myśli. Jesteśmy wymalowani, mamy jeszcze dobre pół godziny, także na spokojnie. Ale dzisiejszy dzień będzie dość stresujący, bo mamy dwie prace klasowe. W sensie dwie prace klasowe. Mam jedną dużą pracę klasową i jedną kartkówkę, więc no niby nie najgorzej, ale wciąż. Zawsze się śmieję, ale staram się próbować nowych looków. I tak jak już w tym tygodniu raz zrobiłam sobie taką tą związaną kitkę,
Tak, teraz staram się domalować takie mini kreser, mini, no takie wiecie, cieniami po prostu przyciągnięte. Dziewczyny mają o tyle fajne to, że one jakby takich looków swoich i w ogóle wizerunków według mnie mogą utworzyć znacznie więcej niż chłopacy. Teraz postaram pokręcić sobie włosy, mamy równe pół godzinki. Zobaczę ile mi to wyjdzie, także pożegnam się z wami na chwilę i wrócę jak już włosy będą ogarnięte. Dzisiejszy wycik do szkoły, czarny sweterek, białe spodnie, oczywiście skarpety od piżamy, torba, ona kurde troszeczkę się brudzi mi w szkole, będę musiała jakoś doczyścić. Wybaczyć mi to nagrywanie telefonem teraz, ale już nie mam swojego aparatu, więc biorę mój piękny kubeczek to go. Spodziany poziom pół godziny to jest better. Jak dajesz sobie radę? Chyba by radę. Szkolny update, spóźniłam się na pół godziny, w sensie nie poszłam na pierwszą lekcję, bo pociągu mój docelowy był opóźniony na pół godziny. Jestem po pierwszej kartkówce i całkiem dobrze i teraz czeka mnie praca klasowa i tyle. Dzień dobry moi mili, melduję się do was o godzinie 16:18. Był dzisiaj dość chaotyczny dzień ze szkoły, także nie miałam zbytnio okazji się do was odebrać i byłam dziś stosunkowo szybko w domu, ponieważ się tutaj już od godzinki. Ogólnie sytuacja dzisiaj z pociągami to było lekkie nieporozumienie, ale po swoim powrocie miałam tak samo opóźnione pół godziny jak też i rano, dlatego nie poszłam na pierwszą lekcję. Mam bardzo fajne popołudnie, ponieważ jutro mam luz w szkole, nie mam żadnego zaliczenia, sprawdzianu. Praca klasowa, jaką pisałam, była dość, no nie że trudna, ale jakoś tak ciężko złożona i nie wiem, szczerze mówiąc, ja naprawdę przestałam jakkolwiek szacować te oceny, bo mówię, raz zakładam na piątkę, jest jedynka, raz zakładam na jedynkę, jest tam piątka i to stwierdziłam, że już nie bawię się w to, ale jest prześliczna pogoda, fakt, że wieje i no muszę wam takie rzeczy mówić, bo szczerze mówiąc, to jest moje obowiązkiem się nacieszyć takim czymś, także daję wam po prostu sygnalizację, że jest piękna pogoda, troszeczkę wieje, ale sam fakt, że jest tak ładnie, słonecznie, to już się oczy cieszą. Teraz na przykład siedziałam godzinę w kuchni z moim bratem i po prostu sobie gadaliśmy, więc takie popołudnia lubię najbardziej, kiedy czasami nie muszę tak biegać, że wiecie, wbiegam do domu, lecę tu, tamtego, bo no to jest ważne, żeby też odpoczywać i dbać głównie o takie relacje w rodzinie, tutaj ogólnie w domu, więc się strasznie z tego cieszę. Taki mały dzisiejszy czwartkowy update'ik i teraz będziemy się nacieszać pięknym popołudniem w domku. Przygotujemy sobie wspólnie obiadek, no i będziemy sobie kontynuować już praktycznie, że końcówkę tego tygodnia. Przyszła do mnie paczuszka, nie pokażę wam jej dokładnie teraz, tylko wieczorem sobie zasiądziemy i troszeczkę wam opowiem. Robi się makaron w międzyczasie, także wszystko idzie nam w dobrym torze i czekam na Igora. Gotujemy sobie, słuchajcie, najlepszy klasyk klasyków i w ogóle najszybszy dom, jeżeli kiedy będzie potrzebować. Najczęściej to z tego co robię, mixa, rzadko kiedy co robię, bo po szkole zależy mi tylko, żeby tak szybko strasznie zjeść, bo jestem strasznie głodna, ale dzisiaj mówię, poświęcę się, będę miała gościa, no to przydałoby się. Najśmieszniejsze, słuchajcie, jest też to, że jestem dzisiaj w domu od 15, ale tak naprawdę zrobiłam mniej niż jak normalnie na przykład jestem w domu o 18, 17, ale to jest właśnie takie to moje rozleniwienie, które mówiłam, że dość często na mnie wpływa, że po prostu wiecie, mam tak duży ogrom czasu i nie potrafię go sobie jakkolwiek zorganizować. Teraz będzie bardzo, bardzo głośno. Ulala, ale ładne. Tylko strony. Dzień dobry. Pożegnałam się już z moimi gośćmi, w sensie z moim gościem jednym. Jest teraz godzina 20, albo może nawet przed 20, ale nie o tym jakby teraz mowa, o moim popołudniu, to tam pogadamy sobie już kiedy indziej. Do popołudnia nawiązując, to przyszła do mnie paczka i chciałabym już szczerze mówiąc wam pokazać, choć już zdążyłam, jak możecie zauważyć, ją odpakować. Ale przyszły do mnie świeczki, dostałam, słuchajcie, nową kolekcję świeczek od Yankee Candle. Ja szczerze mówiąc jestem taką, no nie że gadżeciarą, ale wiecie, taki must to u mnie właśnie jest świeczka, muzyczka, kawka, taki ogólnie wiecie, można powiedzieć mój schemacik. No i słuchajcie, zawartością tej paczki, którą mam właśnie tutaj, jest to nowa kolekcja świeczek i mam tutaj zarówno i jakby model starszy, że tak powiem, no i wersję nowszą. Zdecydowanie mogłabym to porównać do
On mi się ten zapach najbardziej tak kojarzy z jakimś męskim perfumem, taki dość mocny, intensywny. I to jest wersja taka klasyczna. Wydaje mi się, że część z Was może ją kojarzyć. Tutaj mamy tą wersję nowszą, czyli ta, która właśnie od 7 października weszła do sklepu, więc ja i tak nagrywając to, powiedzmy, że pokazuję to przedpremierowo. To jest ten sam zapach, wygląda troszeczkę bardziej w minimalistycznym przedstawionym wydaniu. Mam też dwa knoty, przez to świeczka lepiej się będzie jak na moje palić, bo często, słuchajcie, pokażę Wam, jak są świeczki takie podłużne, wąskie, to one się nie spalają tak do końca i ten wosk zostaje tutaj na bokach i często, kiedy właśnie jest jeden knot, jest to bardzo ciężkie do wypalenia. W wypadku tak jak ta tutaj, jest to zdecydowanie łatwiejsze i zapach niby jest ten sam, bo obie te dwie świeczki są w tym samym wydaniu, ale zdecydowanie jak na moje, ten jest intensywniejszy. Jestem bardzo zadowolona, że będę miała możliwość przetestowania tych świec, bo to jest zdecydowanie gdzieś tam mój nieodłączny element takich długich jesiennych wieczorów. Z miłą przyjemnością przetestuję nowości. Szczerze mówiąc, kto wie, czy sama się na takie cudo jakieś jeszcze inne nie skuszę. Ale jestem bardzo zadowolona, że będę miała teraz takie dwa cacka do przetestowania. Na pewno sobie jedną albo do łazienki wstawię, jedną tutaj na pokoju. Więc to jest taki mały unboxing, który chciałabym Wam pokazać. Bardzo dziękuję Angie Candle za paczuszkę i możemy teraz przejść do dalszego wieczoru, bo mamy dzisiaj, mimo tego, że wolny wieczór, to niestety, ale chciałabym jeszcze coś zrobić. Tutaj mam komputer, przede wszystkim pomontować vloga, może też już schowam tą moją scenerię. Do zrobienia, moi drodzy, mamy przede wszystkim zmontowanie vloga, bo niestety samo się z siebie nic nie zrobi. Oraz jeszcze mam takie ambitne, bardzo ambitne plany. Powtórzę sobie matmę, bo z tą matą mamy takie love or hate relacje, także życzcie mi powodzenia. Piątek, dotrwaliśmy do końca tygodnia. Ja dzisiaj dość na styku, ponieważ jest już chyba 6:50 i właśnie idę na dół, aby jechać już na dworzec. Dzisiejszy outfit, czekajcie, pokażę Wam dzisiejszą stylową, bo jestem z niej bardzo dumna, słuchajcie. I jeszcze do tego będą kozaczki. Mam nadzieję, bo taki story time chyba we wtorek albo w środę chodziła po naszych klasach pani dyrektor i robiła opierdziel za nieodpowiedni strój dotyczący statutu szkoły, ale że jesteśmy rebel, to będziemy go dzisiaj łamać ponownie, aby nie zostać złapanym oczywiście. I to tyle, mamy dzisiaj piękna pogoda, 17 stopni, słoneczko, także zastanawiam się nawet, czy brać trencz, ale może być to taki ryzyk fizyk jak na moje. Dzisiaj luźny dzień, nie mam totalnie nic do szkoły, w sensie wiecie, żadnych kartkówek, zadań domowych, odpytań, po prostu fajny, fajny dzień, jedynie co to długi, bo siedzę w szkole od 8 do 15, mam nadzieję, że szybko mije, ale teraz już jest, nie ma czasu, także lecę, do zobaczenia. Nie dam szkole jeszcze ostatnie dwie lekcje, gdzie nie wolno leci strasznie szybko. W imieniu oka lekcje wchodzę na obiad z koleżanką, także bardzo fajnie, pogoda jest przecudowna. Teraz lecę z nami jeszcze geografia plus matma i jesteśmy w niej, to zaczynamy piękny słoneczny weekend. Dobry wieczór, moi drodzy. Co dzisiaj w ogóle był najbardziej chaotyczny dzień z całego tego tygodnia. Nic w ogóle nie nagrałam. Może trochę mieliście widoku, jak wyglądał mój dzień szkolny, ale jest teraz godzina 19:30. Próbuję Wam jakoś teraz chronologicznie poopowiadać wszystkie wydarzenia, jakie dzisiaj się działy, choć nie wiem, czy nawet szczerze mówiąc nadążę. Dzień w szkole, tak jak już mówiłam, był bardzo spokojny. Dzisiaj nie miałam do roboty. Jedyne co to był, on dość taki długi jednak, bo od 8 do 15. Następnie wyszłam z moją koleżanką na obiad, pogadać sobie, wiecie, takie ploty, nie ploty. Przyjechałam do domu koło 18, no i moja Olka zdała, słuchajcie, prawo jazdy i teraz pojechaliśmy sobie na przejażdżki z nią i pożegnaliśmy już się wszyscy do domu, także nie jest w sumie aż tak późno, ale wiecie, tyle wrażeń jakby jednego dnia, to mówię, tu coś w mieście, tu teraz robiliśmy jakieś objazdówki dookoła. Mam nadzieję, że tego materiału nagromadziło się już wystarczająco z całego tygodnia, plus chciałabym to w końcu móc zmontować. Weekend też będzie dość zapracowany i mam już wszystko zaplanowane, jutro tam gdzieś wychodzę, w niedzielę mam gości, także no średnio mi tak latać z aparatem, wiecie, z jednej do drugiej strony, a no jednak nagromadza mi się tych rzeczy też dość dużo, więc mam nadzieję, że taki materiał całego tygodnia Wam się podobał.
Jezu, muszę naprawdę zebrać myśli, o czym ja tu jeszcze chcę pogadać, bo jestem jednym wielkim kłębkiem nieogaru jak na razie. Szczerze mówiąc, jestem strasznie szczęśliwa teraz, nie wiem, ale jakoś mam teraz taki fajny czas w życiu i nie wiem, te filmy jakby wiecie, ja sobie po prostu tutaj nagrywam takie vlogi, nie vlogi, gadam do tej kamery, pokazuję wam po prostu jak wygląda moje życie, ale mam nadzieję, że chociaż w jakimś tam aspekcie, czy to nawet niekoniecznie was motywuje, ale nawet jak komuś powiedzmy, że poprawiam czas albo umilam ten czas oglądając takie 15-20-minutowe filmy, to jest mi niezmiernie miło i bardzo się z tego cieszę. No i na dzisiaj takim już miłym, sentymentalnym akcentem się pożegnamy, także jeszcze raz bardzo wam dziękuję za obecność tutaj. Widzimy się już niedługo. Być może coś tam pokminie ciekawego, żeby dla was stworzyć. Dawajcie koniecznie znać, jeżeli macie jakieś tam zachcianki, kaprysy. Postaram się wszystko spełnić. Oczywiście jak zawsze zapraszam na Instagrama, żeby być w stałym, codziennym kontakcie. No i widzimy się już za tydzień. Buziaki, pa, pa!